Będzie nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Maratońskiej. Znamy zwycięzców konkursu wiedzy o polskich noblistach. Niezwykłe przywitanie wiosny w 10. LO imienia Stanisława Konarskiego w Radomiu. Do końca lipca ma powstać droga dla rowerów na odcinku od ulicy Maratońskiej do ulicy Wapiennej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na realizację tej inwestycji. Dzięki temu będzie można łatwiej i bezpieczniej przejechać przez ruchliwe Rondo Łaskiego na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 7 i 12. Zgodnie z tym projektem nowa droga będzie dobudowana po południowej stronie ulicy Maratońskiej od stacji paliw na Halinowie aż do Ronda Łaskiego. Powstaną tam m.in. przejazdy przez ulicę Maratońską oraz Kielecką. Dalej nowa trasa rowerowa zostanie przeprowadzona po północnej stronie ulicy NSZZ Solidarność i włączy się tam w ulicę Odbarczającą. Kolejny nowy odcinek będzie przebiegał wzdłuż rzeki Cerkwianki aż do ulicy Wolanowskiej. Tam powstanie również wlot w jezdni Odbarczającą prowadzącą aż do Wapiennej. MZDiK czeka na oferty zainteresowanych firm do 26 marca. Za nami konkurs wiedzy o polskich noblistach. Dwuosobowe drużyny z całego województwa mazowieckiego rywalizowały w czwartek w konkursie, który był nie lada sprawdzianem między innymi o wiedzy i twórczości tych, którzy swoimi dokonaniami rozsławiali siebie i nasz kraj na całym świecie. Popularyzacja tych najbardziej znanych na świecie Polaków, bo Nagroda Nobla jest najbardziej prestiżową nagrodą świata. Myślę, że pod tym względem mamy bardzo wspaniałych patronów. Ten konkurs ma rangę wojewódzką. Mamy uczestników, którzy wzięli u nas udział, byli przedstawiciele szkół z Warszawy, z Płocka. Także naprawdę jest to pewnego rodzaju wiedza, która mówi o tych osobach, które są aktywne na różnych polach. Literatury, nauki, sztuki. I to są ci, co najbardziej są znani światu. Konkurs składał się z trzech etapów. Było losowanie pytań i udzielanie odpowiedzi, recytacja wybranego fragmentu prozy Henryka Sienkiewicza lub Władysława Reymonta oraz prezentacja filmu, który obrazował życie i twórczość danego noblisty. A konkurs jest wymagający, bo jeżeli chodzi o pewnego rodzaju wiedzę, to naprawdę mogę podziwiać i naprawdę tą kompetencję, jaką ci uczniowie, uczestnicy tutaj przedstawiają. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Radomskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, którą reprezentowali Hanna Kołodziejczyk i Dawid Otręba. Drugie miejsce w konkursie przypadło uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Radomiu. Trzecie z kolei po dogrywce zajęli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Wolanowa. Czwartą lokatę zajęli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 z Radomia, a piąte miejsce zajęli uczniowie Radomskiej PSP nr 15. Uczniowie 10. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Radomiu powitali wiosnę w zupełnie inny sposób niż młodzież z pozostałych placówek. Do 10. ELO zaproszono Pawła Mosiołka, wokalistę oraz terapeutę w środowiskowym domu samopomocy przy ulicy Dzierzkowskiej oraz jego podopiecznych, którzy specjalnie dla uczniów odegrali spektakl teatralny. Przybyłem dzisiaj z moimi podopiecznymi na znak integracji, ponieważ tutaj jest też szkoła integracyjna. I pomyślałem, że będzie to bardzo dobrym momentem, żeby zaprezentować też twórczość naszych podopiecznych, gdzie jest tam kopalnia talentów. Dzisiaj moi podopieczni przedstawili pantomimę, taką pantomimę 15-minutową o zakochanych. Dlaczego o zakochanych? Dlatego, że pierwszy dzień wiosny, wiosna kojarzy nam się generalnie z zakochaniem, z chodzeniem za rękę. Osoby, którymi zajmuje się Paweł Mosiołek, cierpią na schizofrenię. Występ przed publicznością był dla nich formą terapii. Osoby z chore psychicznie, schizofrenia, tudzież inne dolegliwości zdrowia psychicznego. Często są to lęki, blokady, zaniżone poczucie własnej wartości ze względu na to, że no, społeczeństwo jest jakie jest, co prawda bardziej już dorasta do tych pewnych, powiedzmy standardów, gdzie trzeba być bardziej tolerancyjnym, otwartym na innych. Z kolei dla uczniów spektakl teatralny okazał się pożyteczną lekcją tolerancji. Zresztą sami widzieliście, w jaki sposób uczniowie zareagowali. Były tutaj wielkie brawa, owacje dla podopiecznych. Powitanie wiosny w 10. ELO zakończył recital Pawła Mosiołka.
Na najbliższy weekend chciałabym polecić książkę Sylwii Siedleckiej zatytułowaną Fosa. Sylwia Siedlecka jest pisarką młodego pokolenia, jednak nie jest to jej debiutancka powieść. Ma już na swoim koncie dwie książki wydane wcześniej. Fosa ukazała się w wydawnictwie WAB. Jest to wydawnictwo, które także daje legitymację książkom, które są w tym wydawnictwie publikowane. Świadczy o tym, że jest to literatura wartościowa. Bohaterką Fosy jest młoda dziewczyna imieniem Lisa, którą poznajemy w dniu jej ślubu. Jednak zanim do tego ślubu dojdzie, czy też nie dojdzie, to już czytelnik musi sam o tym zdecydować, musimy przebiec wraz z bohaterką przez całe jej życie. Lisa jest córką bardzo znanej i popularnej piosenkarki estradowej, w związku z czym właściwie nie ma rodzinnego domu, nie ma dzieciństwa, całe dzieciństwo spędza w podróży wraz z matką w różnych hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, wśród koncertów. Kiedy Regina, czyli matka Lisy, kończy karierę estradową, wraca wraz z córką do swojego rodzinnego miasta Strzałki. Tam wreszcie osiadają na stałe i Lisa, mimo całego swojego wykorzenienia, braku poczucia tożsamości, odnajduje tam w jakiś sposób namiastkę swojego domu i swojego szczęścia. Lisa jest bardzo zdolną dziewczyną, zdaje maturę, rozpoczyna studia, poznaje w Strzałkach właśnie Arka, bardzo bogatego miejscowego przedsiębiorcę. Związek z Arkiem zdaje się być dla Lisy namiastką tego, czego nigdy w życiu nie miała. Namiastką stabilizacji, poczucia pewności, oparcia się na kimś i zakorzenienia w życiu. Tym razem gośćmi Ewy Brodnickiej i Mariusza Serafina są pięściarze Mariusz Masternak, Damian Jonak i Robert Złotkowski. Telewizyjna premiera programu o godzinie 17.45. Mankamenty urody, zmarszczki, brak jędrności skóry to już nie problem. Zabiegi medycyny i ginekologii estetycznej Renata Kulawik-Paduszyńska, Wojciech Paduszyński. Zaufaj specjalistom i najlepszym produktom. 604-985-888. Zadzwoń, umów się na bezpłatną konsultację i ciesz się pięknem każdego dnia. Promocja na wybrane zabiegi. Fundacja Zdążyć z Pomocą apeluje o pomoc dla podopiecznego Dariusza Bazana, niepełnosprawnego od urodzenia. Cierpi na postępujący zanik mięśni kończyn dolnych z bardzo mocnym rozszerzaniem się. Pilnie potrzebuje pomocy. Przekaż swój 1% podatku. KRS 5037904. KRS 00003-7904. W cel szczegółowy koniecznie wpisać 8225 Bazan Dariusz. 8225 Bazan Dariusz. Nie współczuj, tylko działaj. Czy już myślałeś, na co przeznaczysz swój 1%? Możesz pomóc głodnym dzieciom. Wystarczy wypełnić PIT KRS 00000084608. Wydajemy 500 posiłków dziennie. Twój 1% to jeden posiłek. Każdy może pomóc. KRS 00000084608. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu. W sobotę w Radomiu przejściowe zachmurzenie, padać nie powinno, na termometrach 5 stopni. W niedzielę zdecydowanie więcej słońca, będzie też cieplej do 8 stopni, ciśnienie delikatnie w górę. W niedzielę pochmurno i deszczowo, termometry wskażą 9 stopni, na barometrach w południe 1011 hektopaskali.